Jedzie! Jedzie ziomuś! Rajeczki przytrzymane. Mistrzunia przyjechał. Jakie masz ładne burdelówki. Niemcy, Boże, w końcu! Kurwa! Ja już myślałem, że nie dojadę przez te kąty, nie? Jest koniec! I gitara gra. Jedziemy sobie. Jest pogoda piękna, słoneczko świeci i widzicie prosto w oczy. Wczoraj się spotkałem z Nasierowskim, jedzie ze mną. Sobota, lecimy do domku na majóweczkę, słuchajcie, elegancko. Sławek zostawia na autohofie auto, wraca ze mną do Polski, jutro przywiezie Kamila. No i tyle. Jedzie. Jesteśmy na A24 przed Berlinem, także daleko nie mamy. Do granicy mamy jakieś 250-60 km. I ciśniemy. Tylko mówię. Parkingi puste. W końcu sobota. Mam 30% na plus, ty. To mi starczy, co? Kurwa, Jarek by ci powiedział, że kurwa jest za Włochy na tym opierdolisz. Tylko bez nazwisk tutaj proszę, bo tu kamera jest włączona. Kamil, nagrywa. Nagraj. Dobrze. Oczywiście wszyscy muszą popatrzeć, zwolnić, nie? Co się stało? Przygotuj się do zjazdu. To jest chyba taki, wiesz, priorytet tego, że się jedzie, kurwa, te, i się patrzy, że tam wypadek jest i tak wychodzi. Siema. To jest wasz kolega, sioper Majuszka. Jak najbardziej. Dziewczyny też są. Tak, oto ludzie, wygląda życie w trasie. Poradzicie, nic nie poradzicie. Nie jest najgorzej.
Mariusz, a to tak będzie głośno chodziło? A? To weź to wyłącz. Jest spotkanie z Kamilem. Jeszcze jeden kolega jest. Siema, czekamy na drugie auto, którym jedzie szybki Michael, Michał. Okazało się, że jest 10 km za mną i jedzie też na dziewiątkę, zerbst, ma zrzutkę. Ja załadowałem margarynę, prędzlał. O! Przyjechał! Przywitaj się ładnie. Kamerujesz? Jedziemy dalej. Co? Jaką masz koszulkę? Ty. Ta przed kamerą tylko tak mówisz. Nie, poważnie, naprawdę. Ty masz zapierdalać na rozładunek, a nie. Dawaj mi ten. Dawaj Tigera i coś słodkiego. Obojętnie, 2 tygodnie jestem w trasie. On nie pali, zobaczcie. No nie, ta popił z papierosów, ty. Jakiś ciemiacz, ty. Widziałeś? Widziałeś, Józek? Może, nie wiem, palałem. Fajnie.